Dzień dobry. Winien wam jestem wytłumaczenie, dlaczego nie było mnie przez 3 dni. Mianowicie po pierwsze chciałem mieć wolny weekend i tak już teraz będzie, że w sobotę i w niedzielę nie będę się pojawiał o poranku. Poranki z Prackim będą od poniedziałku do piątku i myślę, że w zupełności wystarczy. A jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, no to po prostu miałem problemy techniczne, ledwo udało mi się odzyskać sprzęt i oprogramowanie na wieczór, żeby zrobić przedostatni dzień warsztatów. Ale teraz już wszystko będzie w porządku, jestem tego pewien. Wspomniałem o upałach i na pewno wam też mogą one doskwierać. Proponowanie jakiejkolwiek gimnastyki fizycznej może nie być dobrym pomysłem, ale dobrym pomysłem na pewno będzie zaproponowanie gimnastyki energetycznej, bo przecież wszyscy chcemy być na odpowiednim poziomie energetycznym, chcemy mieć ten przepływ wyregulowany. I dlatego bez zbędnych prackizmów proponuję, żebyśmy przeszli już do takiej gimnastyki. Zaproponuję wam wzorcowy system. Możecie sobie go modyfikować, jak kto woli, ale na początek dobrego dnia, bo przecież taki będzie, warto zrobić sobie gimnastykę, w której nie tyle nasze mięśnie, co wyobraźnia odgrywa kluczową rolę. Zaczynamy. Poczuj całą powierzchnię swojego ciała, jak to się dzieje, kiedy zanurzasz się w gorącej wannie. Wyobraź sobie kulę wokół siebie. To twoja powłoka energetyczna. Nieważne, że w rzeczywistości jest niewyczuwalna. Już przez samo wyobrażenie jej sobie czynisz pierwszy krok ku kierowaniu powłoką. Z czasem przyjdzie również rzeczywiste jej odczuwanie. Stań prosto, tak, by było ci wygodnie, nie napinając się. Wykonaj wdech, wyobrażając sobie, że potok energetyczny wychodzi z ziemi, wchodzi w okolicy krocza, przemieszcza się wzdłuż kręgosłupa, wychodzi z głowy i uchodzi w niebo. Teraz wykonaj wydech i wyobrażaj sobie, że wysoko z nieba schodzi potok energii, wchodzi w głowę, przemieszcza się wzdłuż kręgosłupa i uchodzi w ziemię. Niekoniecznie musisz fizycznie odczuwać te potoki. Wystarczy wyobrazić to sobie. Z czasem twoja wrażliwość będzie na tyle wytrenowana, że nauczysz się je odczuwać. Następnie wyobraź sobie, jak oba potoki jednocześnie poruszają się, płynąc ku sobie na spotkanie, nie przecinając się każdy swoim torem. Początkowo rób to na wdechu i wydechu, lecz z czasem postaraj się zrezygnować z łączenia potoków z oddychaniem. Możesz siłą wyobraźni, zamiaru, przyspieszać potoki, dodawać im siły. Teraz wyobraź sobie, że wschodzący potok wychodzi i rozlewa się nad głową w postaci fontanny. Analogicznie zstępujący potok wychodzi i także rozlewa się w przeciwnym kierunku, tuż pod nogami. Masz dwie fontanny na górze i na dole. Połącz w myślach ich rozbryzgi tak, by znaleźć się wewnątrz kuli energetycznej. Teraz zwróć uwagę na powierzchnię swojego ciała. Poczuj powierzchnię skóry, a następnie rozciągnij to odczucie w sferę, podobnie jak balon rozszerza się, kiedy go nadmuchujesz. Kiedy rozdmuchujesz w myślach powierzchnię skóry, sfera zetkniętych fontan energetycznych utrwala się. Wszystko to robi się bez napięcia. Nie należy starać się ze wszystkich sił, by coś poczuć.
Nie niepokój się, że nie odczuwasz fizycznie centralnych potoków. Tak do nich przywykłeś, że przestałeś je wyczuwać. Tak jak nie wyczuwasz każdego innego zdrowego narządu wewnętrznego. Regularnie, od czasu do czasu koncentrując uwagę na potokach, wkrótce poczujesz je fizycznie. Nie tak mocno, jak na przykład dotyk, ale wystarczająco.